Cześć, z tej strony ja. Witajcie w poranniku do World of Tanks, czyli jednej z najpopularniejszych gier na świecie aktualnie. Będziecie mogli w niej grać z setkami tysięcy osób codziennie. Tak więc jest to gra, jeśli chcecie wiedzieć, jak długo możecie w nią grać, to tak naprawdę na lata. Może by, tutaj mamy badania i wszystkie czołgi nam się tutaj pokazują, może by osiągnąć na najwyższy tier czołgu, czyli 10. Trzeba często spędzić w grze średnio rok. No wiadomo, że ci co grają więcej, to szybciej do tego dojdą, a ci co grają krócej, dłużej. W każdym bądź razie na pewno nie zrobicie tego w miesiąc, więc możecie na spokojnie sobie zakładać, że jeśli jakiś wam się czołg w jakimś drzewku podoba, no to musicie prześledzić całą jego drogę rozwoju do niego i cierpliwie sobie grać wszystkimi czołgami po kolei, które do niego prowadzą. Może tak, od początku. Jak zaczniecie grę, nie ma co tam kozaczyć i od razu na głęboką wodę wypływać. Tutaj macie coś takiego jak szkolenie bojowe. Są to bardzo fajne tutorialki, które pokażą wam co i jak na początku, omówią wam podstawowe kwestie właśnie wyposażenia, załogi. Polecam wam to przejść, bo naprawdę po tym będziecie już mieli te początkowe informacje o grze, które są bardzo ważne. Kiedy już skończycie właśnie ten tutorial, wejdźcie sobie w badania i teraz kwestia jest taka. Jeśli chcecie grać sobie dla zabawy, no to tak naprawdę nie jest ważne, którą nację będziecie grali jako pierwszą. Tak naprawdę macie trochę miejsc w garażu, więc możecie grać sobie wszystkie nacje. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Oczywiście ilość miejsc na początku jest trochę mała, dlatego warto jest pójść sobie w jakąś grupę czołgów, która będzie wam odpowiadać, jeśli chodzi o jej styl gry. Czołgi dzielimy na lekkie, średnie, ciężkie, działa, które niszczą czołgi, czyli niszczyciele czołgów i artylerię. I teraz, może tak powiem o poszczególnych właśnie tych typach. Czołgi lekkie na początku są dosyć trudno się nimi gra. Przede wszystkim dlatego, że mają one słaby pancerz, słabe działa, są dosyć zwrotne, ale mają mało życia. Dlatego jak trafimy na czołgi ciężkie, to zniszczą nas one często, gęsto w chwilę i niewiele na to będziemy mogli poradzić. Jednak jeśli ktoś lubi kult prędkości, to jak najbardziej polecam, bo tylko te maszynki się do tego nadają. Czołgi średnie, jest to kompromis pomiędzy czołgiem lekkim a czołgiem ciężkim, czyli są one odpowiednio wolniejsze, ale mają za to lepszy pancerz, lepsze działa i więcej życia. Niemniej jednak również są one na początku dosyć trudne do gry. Czołgi ciężkie są to czołgi stosunkowo wolne, które wolno obracają wieże, ale za to często mają dosyć dobre działa, bardzo dobry pancerz i dużo życia. Są one najłatwiejsze do gry, moim zdaniem, ze wszystkich grup czołgów. Właśnie dlatego, że dużo błędów na początku wybaczają. I warto, żebyście mieli w garażu chociaż jeden taki czołg, taki na odstresowanie, bo nim się nie będziecie denerwować jak gracie, bo nie zginiecie od jednego strzała, a przynajmniej rzadko to się będzie zdarzać. Dlatego taki, mówię, czołg na uspokojenie, jeden ciężki, warto mieć. Jeśli chodzi o niszczyciele czołgów, to jak będziecie już mieli je na 10 tierze, to są to czołgi masakryczne, które będą rozwalać wszystko, na co tylko ustawicie celownik. Mają przepotężny wygar, no nic nie ma tak mocnego, no poza artylerią, ale to jest zupełnie inna para kaloszy. Mają bardzo dobry pancerz, wiele z nich. Czasem nawet mają magazynki, co już jest po prostu szaleństwem na tym tierze. Wtedy będziecie po prostu na magazynek brali jeden czołg często, gęsto. Czyli wyjeżdżacie, strzelacie z 6 razy i przeciwnika nie ma. Tak to wygląda. Ale na początku te czołgi są słabo albo średnio opancerzone.
Owszem, mają dobre działa, ale to czołgi często wolno się kręcą. Bywa, że długo namierzają cel. Dlatego czołgi lekkie, którymi chcąc nie chcąc na początku praktycznie wszystko jest lekkie poza niszczycielami i artylerią, to będą mogły objeżdżać was, strzelić wam w gąskę i po prostu dobić was. Ale nie należy się tym zrażać. Pamiętajcie, że są to maszyny zniszczenia, które z każdym tierem będą coraz potężniejsze. Już na terze, na tierach piątych będziecie mieli takie cacka jak na przykład Sztuk. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? To również jest dosyć dobry niszczyciel. Rosyjskie niszczyciele również są niczego sobie. Su, dobra maszynka, dobre działa. Angielskie niszczyciele również są bardzo fajne, bardzo pancerne, niesamowicie pancerne, a te dwójka to najtwardszy czołg na tierze piątym na przykład. Naprawdę zniszczenie go dla początkowych graczy jest niewykonalne. On nawet z boku i z tyłu potrafi odbijać wszystko. Tak więc, no, jest to taki czołg, który jedzie do przodu. On się toczy, może tak, on nie jedzie, on się toczy. On się sobie spokojnie toczy. Jak coś mu wejdzie pod lufę, on to zniszczy. I będzie tak sobie toczył. Jeśli będzie miał dobrą obstawę, to tak sobie będzie jechał. Taka jest filozofia właśnie tej gry. Zostało gry niszczycielami. Zostały jeszcze artylerie. Artylerie są dla graczy, którzy lubią sobie gdzieś stać z tyłu, w spokoju i namierzać jakieś cele, grać tak wspierająco, jak to artyleria wspiera w końcu nas tam z trzeciej, czwartej, piątej linii, gdzieś tam hen daleko. Artylerii aktualnie jest mało, ich era dominacji się skończyła, przejęły ją niszczyciele. Dlatego jeśli się zdecydujecie na artylerię, to będziecie często mieli już taki lekko marginalny wpływ na rozgrywkę. Oczywiście dobry artylerzysta może przesądzić o wygranej. Jeśli przeciwnicy będą wam dobrze podświetlać cele, to możecie je eliminować jeden po drugim i wpłynąć na rozgrywkę bardzo znacząco. Niemniej jednak, jeśli straficie na słaby team, który was zostawi, a macie wolną artylerię, nie nadążycie za teamem się przemieszczać, to nie odegracie żadnej znaczącej roli w bitwie, bo po prostu dorwie was jakiś met i rozstrzela na dwa strzały i tyle. Tak więc podsumowując, 5 mamy tutaj rodzajów czołgów: lekkie, średnie, ciężkie, niszczyciele czołgów i artylerię. Wybierzcie sobie, którą właśnie linię, która was interesuje, i taką linią sobie grajcie. Jeśli chcecie grać turniejowo, musicie brać pod uwagę czołgi magazynkowe. Pokażę wam najpierw, jak wygląda oznaczenie działa z magazynkiem. To jest coś takiego, widzicie, tutaj są takie pociski. Dzięki temu będziecie wiedzieli, że to jest magazynek. Czołgi magazynkowe w turniejach to często ósemeczki. To jest ósemka, którą często zobaczycie na turniejach, T-69. I z francuskich tutaj mamy kolejna ósemeczka, którą często zobaczycie. Jeszcze popularne też są, chociaż już ostatnio mniej, te czołgi. To jest też magazynkowiec. Francuzi to królowie magazynków. U nich tutaj odtąd to wszystko magazynki i odtąd to wszystko magazynki. Nawet ich niszczyciele mają magazynki. Na przykład Foch, bardzo groźny niszczyciel. Bardzo szybki, dobry pancerz z przodu i 3 strzały po 850 damage. Masakra. Tak więc miejcie to na uwagę, jeśli chcecie grać czołgami, które będą mogły brać udział w jakichś turniejach takich. Myślę, że to będzie taka pierwsza część, jeśli chodzi o poradnik do gry, tak abyście mieli jakieś rozeznanie i na spokojnie sobie zaczęli grać, nie popełniając błędu w doborze czołgów. Jeśli chodzi o jeszcze nacje, to bardzo silne są właśnie francuskie, a następnie u Francuzów praktycznie, no, większość czołgów, ten jest może najsłabszy. Nie mówimy o artylerii teraz. Reszta jest bez zarzutu. Może jeszcze omówię ostatnie tiery tutaj. Chińska jest dosyć nowa, T2. One są dosyć dobre, ale nie urywają
nam tutaj jajek przy wyborze. Tutaj mamy czołg, który jest zgodny polecenia. Jest to ostatnia dziesiątka, jaka tutaj doszła. Rewelacyjny czołg z magazynkiem, niszczyciel. Jeszcze Leopard jest przez część uważany za dobry met, ale on wszystko łapie i trzeba nim naprawdę dobrze się nauczyć grać, żeby był jakiś efekt. Tutaj mamy również bardzo dobry niszczyciel o najpotężniejszym wygarze w grze. Amerykanie również słyną z bardzo dobrych niszczycieli, bardzo twardej konstrukcji i też mają magazynkowca T-57. Bardzo dobry czołg. Rosjanie kiedyś, jeśli chodzi o wojny klanowe, rządzili, bo liczyły się tylko te dwa czołgi. Praktycznie wojny klanowe wyglądały tak, że jechało. Prawie wszyscy jechali w tym i taka to była gra. Reszta czołgów w ogóle mogłaby nie istnieć. No to teraz ich medy są, no ja wiem, no są dobre, ale czy takie niezbędne? No tak naprawdę jak będziecie mieli jakiegoś meda, to owszem, możecie się spokojnie znaleźć na polu bitwy, ale no medów się tak bierze po kilka, nie wiem, a liczą się dalej niszczyciele i ewentualnie czołgi ciężkie. Chociaż i tak już niszczyciele wyparły prawie wszystko. Jeśli chodzi o Japończyków, mają tylko jednego meda. Że, no, też taki w miarę czołg, ale... Ale, no... Nie polecam go na początek, bo tak naprawdę może wam się do niczego nie przydać. Idźcie sobie spokojnie, jeśli chcecie, w amerykańskie niszczyciele, we francuskie magazynkowce, w niemieckiego tego niszczyciela. No ogólnie, tak jak mówiłem, niszczyciele teraz rządzą na polu bitwy, tak niestety jest. Nie wykluczone, że za jakiś czas przestaną, bo coś się zmieni. Ale na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Mam nadzieję, że poradnik rozświetlił wam trochę problemy, jakie będziecie mieli na początku gry i że na spokojnie sobie dokonacie wyboru. Pamiętajcie, nie śpieszcie się, zróbcie ten tutorial, obejrzyjcie wszystkie czołgi. Tutaj naprawdę długo czasu możecie spędzić przy tym, ale lepiej na początku spędzić czas na dziale badań, niż potem po kilku miesiącach stwierdzić, że o kurczę, zmarnowałem czas grając z tymi czołgami, tą linią, a jest ona słaba i skończy się też słabo. Bo szkoda życia na takie rozczarowania. Chyba że gracie dla fanów, wtedy to tam bez różnicy. Dzięki za oglądanie. W następnym poradniku postaram się omówić kolejne ważne rzeczy. Trzymajcie się, cześć.